Dobra, zobaczmy to. W pierwszych sekundach tego filmu zapytam, dlaczego od wtorku, praktycznie dzień w dzień, zostawiałem wiadomość, żeby skonfrontować wszystkie zarzuty w moją stronę. Na Instagramie i w SMS-ie nie mogłem doprosić się, żeby skonfrontować wszystko, nawet na live'ie. Czy dla was nie wydaje się to dziwne? On nie był u szalonego reportera tam? Tam nie było, że ktoś przyjechał z jakimś Patrykiem i że coś go tam straszyli? No to o chuj tu chodzi. A poza tym jak z jednej strony ktoś tam pisze, że kurwa komuś krzywdę zrobi, oferuje pieniądze i tak dalej, to no nie wiem, no ale jakby okej. Okay. No to ty pana chodzili, kurwa, tutaj takie rzeczy się dzieją. Jak dobrze wiecie, wyszedł materiał szalonego pomawiacza. Jest to osoba, która często coś wrzuca, a następnie za to przeprasza. A to jest też takie kurwa kiepskie. Bo już na samym starcie, bo ty na samym starcie, panie Bartku, nie powinieneś podważać autentyczności kogoś, że on zazwyczaj kłamie, on zazwyczaj pisze nieprawdę, tylko jak już, to powinieneś skonfrontować rzeczy, które na ciebie wstawił. Taki klasyk się wydarzył, nie? Ciekawe, czy powie, bo jeszcze kolejnym klasyczkiem jest coś takiego. Widzowie, przecież wiecie, że jestem dobrym człowiekiem, wpłaciłem na zbiórkę charytatywną kiedyś 300 zł. Słuchajcie, pojawił się materiał, obszerny materiał, który jest mega zmanipulowany. A jak jest zmanipulowany, to właśnie teraz chcę wam to powiedzieć. Okej, okay. Tak trzeba zacząć. Mamy rok 2008, to jest rok, w którym rozpoczynam razem z bratem działalność myjni samochodowej, tej, której, słuchajcie, jest tutaj do dzisiaj. To jest rok 2008 i wtedy zaczyna się MG, czyli Myjnia Gliwice. To jest moment, w którym zaczynam kochać motoryzację, to jest moment, w którym skupiamy się na tym, żeby myć fajnie samochody i żeby nasza działalność się rozwijała. Rok 2011-2010. Afera iRide'owa, która powstała na jednych z forum. Możecie sobie wpisać spokojnie Glinek VWZone i znajdziecie moment, w którym można poczytać dużo wątków związanych z tym, że zakładałem systemy iRide. W tamtym momencie też miałem samochód Audi A4, który miał taki system zamontowany. Ja, ze względu na to, że na menu dzień w dzień rozbudowywałem ten system, żeby był jeszcze lepszy, postanowiłem pomagać innym i zająć się też montażem systemów iRide. Oczywiście znajdziecie na forum dwóch klientów, którzy byli niezadowoleni, gdzie jest duża afera, że rzekomo kogoś oszukałem, ale też poczytajcie inne wątki, jak jest bardzo dużo, gdzie bardzo dużo ludzi było zadowolonych. Fakt faktem, zdarzyły się dwie sytuacje, w której ktoś zapłacił mi za dany produkt, a ja tego produktu nie wysłałem tylko dlatego, że osoba, która go zakupiła, zrezygnowała po czasie, kiedy ja już ten produkt miałem. Wiadomo, że wtedy byłem młody, nie miałem płynności finansowej, więc musiałem znaleźć klienta, który by ode mnie te dwie rzeczy odkupił. Oczywiście po czasie ja znalazłem klienta i zwróciłem tej osobie pieniążki, to było bodajże 500 zł, ale co chciałem wam powiedzieć, to, żebyście sobie fajnie poczytali cały wątek na VWZone, a nie tylko zmanipulowane to, co było szalonego, wyciągnięte, że ja oszukiwałem ludzi. Wiesz co, ja to zrobię. Jak się te forum nazywa? A, VWZone.pl. Chłopie, ja to za chwilę kurwa znajdę, czy to rzeczywiście jest spory ten, czy nie? Co to kurwa jest? Wypierdalaj. Forum. Czemu się jakieś rzeczy kurwa tu wyskakują? O chuj tu chodzi? Co jest kurwa? Wagowcy są jacyś zjebani kurwa, czy co? No dobra, no kurwa, no to trochę nie... Trochę nie ufam, stary. Trochę nie ufam dla VWZone. Widzowie, idźcie tam kurwa, jak was okradną, to was. I tak wam nie mają czego zajebać. Moment, to było bodajże 500 zł, ale co chciałem wam powiedzieć, to, żebyście sobie fajnie poczytali... Tylko wiesz, tylko to, że to było tylko 500 zł, już abstrahując, że 15 lat temu 500 zł to było trochę więcej, to nadal jesteś pałą, nie? Bo na tym polega stare prowadzenie działalności, że w momencie, kiedy jakaś osoba mi zaufa i kupił mnie produkt, to ten produkt dostanie, zostanie objęty jakby swoimi prawami konsumenckimi, będzie chciał go zwrócić, to go zwróci, jak będzie potrzebował wymiany, to go wymienimy, jak będzie chciał się zgłosić z reklamacją, to też mam go obsłużyć,
na tym jakby pole, a nie, że a to było 500 zł, no ale ja w sumie hajsu nie miałem, bo byłem młody. Cały wątek na VW Zone, a nie tylko zmanipulowane to, co było szalonego, wyciągnięte, że ja oszukiwałem ludzi. Nie oszukiwałem, zajmowałem się systemem iRide i to jest cała historia afera. Zacznijmy może od 2012. Słuchajcie, jest to rok, którego nie chciałbym tak naprawdę pamiętać. Jest to rok, w którym poznałem trzy osoby, z którymi zacząłem robić, słuchajcie, złe rzeczy. Zacząłem kraść samochody. Tak, to jest prawda. Kradłem samochody. Słuchajcie, to był bardzo krótki epizod. Epizod, który trwał 5 miesięcy i w którym zostały postawione mi zarzuty. Z udowodnionych tam masz wiedzę, ile w końcu było, że ile tam aut zginęło? Przez to myjnie? Łącznie przez całą tą sprawę, z tego co tam jest wszędzie opisane, to około 3 schodów. 17! To tam masz wiedzę, ile w końcu było, że ile tam aut zginęło? Przez to myjnie? Łącznie przez całą tą sprawę, z tego co tam jest wszędzie opisane, to około 300 samochodów. 17 kradzieży samochodów. Nie 300, tak jak to powiedział szalony reporter, tylko 17. I żeby było więcej, słuchajcie, ten epizod trwał w moim przypadku tak krótko, a w przypadku reszty osób, która brała udział, bardzo długo. Bo ja dostałem zarzuty na 17 samochodów, a reszta osób na ponad 300. I co się dzieje dalej? Słuchajcie, ja jako młody... Okej, no to w sumie tam też jest takie niedopowiedzenie, że jakby cała sprawa była 300, ale w jego wypadku 17. Takie półprawdy, nie? No poza tym na 17 samochodów... Nie wiem, dla mnie to jest ogólnie dziwne, kurwa, nie? Prowadzisz myjnię, ludzie przychodzą, powierzają ci samochód, myjesz im, płacą ci za usługę, a ty im potem opierdalasz ten samochód. Nie wiem, kurwa, dla mnie to jest mega dziwne. Nawet jak to jest tylko 17, to jest dla mnie po pierwsze aż 17 i o 17 za dużo. Człowiek, miałem wtedy 25 lat, razem z adwokatem podjęliśmy decyzję, że poddam się samoukaraniu, że przyznam się do tych 17 zarzutów, które zostały mi przedstawione. Słuchajcie, dostałem wyrok 5 lat w zawieszeniu na... 5 lat w zawieszeniu? Jak można coś takiego zawieszać, kurwa? Ja rozumiem, że komuś zawieszają, bo nie wiem, kurwa, no... Stary, to jest 17 samochodów. 8 lat. To, co chciałbym wam powiedzieć, to, że bardzo żałuję. Bardzo żałuję. To do dzisiaj ciągnie się za mną. Ale to, co jest ważne, razem z prokuratorem, który razem z wyrokiem wydał również naprawienie szkody wszystkim poszkodowanym do zakończenia się mojego wyroku w zawieszeniu. Każdy z poszkodowanych, czyli z tych osób, które straciły swój samochód, ja... A co, to przepraszam, to ty im zapłaciłeś po 12 latach, czy co? Data operacji, data księgowania. Co to są, kurwa, w sumie za faktury? Szkody wszystkim poszkodowanym. Bo dopiero 4 kwietnia 2023 się porozumienie. Okej, dobra. Tyle to trwało, kurwa? Chłopom zajebali samochód, kurwa, 12 lat temu i dopiero teraz, kurwa, hajs za to? Po 12 latach dopiero hajs, kurwa, ludziom oddali? Co jest, kurwa, nie halo z tym krajem? Znaczy, no nie mam problemu do MGP o to, kurwa, że sąd tak, kurwa, późno działał. Ale ja pierdolę. ...do zakończenia się mojego wyroku w zawieszeniu. Każdy z poszkodowanych, czyli z tych osób, które straciły swój samochód, ja każdemu oddałem pieniądze. Oddałem również pieniądze do sądu, oddałem również pieniądze na przypadek mienia oraz na karę grzywny, którą dostałem. Słuchajcie, na tym koniec... To co ty za samochody, kurwa, kradłeś, że one, kurwa, po 5 tysięcy kosztowały? I czemu tu jest 5 przelewów, a nie 17? Kończy się epizod złodziejstwa. Bardzo tego żałuję, nie chciałbym nigdy do tego wrócić i jest mi wstyd, że muszę wam teraz o tym mówić. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że naprawiłem swoją szkodę i że nigdy, ale to nigdy nie wróciłem do kradzieży. A poza tym też ciekawe, jak to liczyli, bo na przykład jakby mi dzisiaj ukradli samochód, który jest warty, nie wiem, 100 tysięcy złotych, to on za 12 lat będzie warty, już abstrahując od tego, że on będzie mniej warty i pieniądz będzie mniej warty, to co, ktoś mi odda 15 tysięcy złotych, bo po 10 latach tyle będzie warty ten samochód? Za samochód ludzie dostali od OC, to za co on im musiał zapłacić? To nie powinien tego wyrównać ubezpieczalni?
Chyba z autokasko, stary, bo jak jest kradzież, to autokasko. No nie wiem, prawda jest taka, że dobre felgi, kurwa, kosztują 20 tysięcy złotych. Może nie dobre, tylko, kurwa, topowe, ale jakieś kute i tak dalej, nie? Ale nowe felgi, nawet, kurwa, lane, no to dychę musisz dać. Płacisz mi za zadośćuczynienie, okej. Na potwierdzenie tego, że to, co mówię, jest prawdą, wrzucam w tym momencie screeny kilku przelewów do osób Co, 2000 złotych? Za co? Depozyt sądowy. Wiesława i Zdzisław. To chyba rodzice są, tak? Po prostu płacili za niego. Pani Iwonie, komuś tam. Poszkodowanych, żeby potwierdzić wam to, że mówię. Zostałem również przez szalonego reportera pomawiacza posądzony o to, że jedna z osób o imieniu Błażej, która była w tej grupie przestępczej, powieściła się ze względu na moją osobę. Jest to, słuchajcie, nieprawda, jest to kłamstwo, które jest obrzydliwym kłamstwem. Słuchajcie, osoba, która rzeczywiście odebrała swoje życie, odebrała je kilka lat później i to ze względu na związek, który miała. To nie było nic wspólnego z kradzieżami, a tym bardziej ze mną, więc dlatego jest to okrutne kłamstwo. Osądzacie mnie również o to, że ja kogokolwiek wystawiłem, co jest nieprawdą, bo wszystkie osoby na tam... A, widzowie, wpadłem na pomysł na taki biznes. Będziemy robić franczyzy Wuja Rent i musicie tylko taki placek mieć, jakąś tam kanciapę i tak dalej i zbudujemy siedziby w całej Polsce i będziemy wynajmować samochody. A dla tych, co będą chcieli więcej zarobić, to wyślemy te samochody do Francji i tam już będą jeździć Francuzi i kupa pitosu będzie. Ile za te? No tak, żeby się zainteresować ofertą, no to stówka. 100 zł trzeba wpłacić tu na live'a, nie? Przejdź pieniądze, czy to jakie chcesz? No znaczy potem 10 koła będzie takiego zadatku, ale to już bez fakturki bym wolał. Na ten moment były złapane na gorącym uczynku. Wszystkie osoby przyznały się razem ze mną do zarzuconych swoich czynów. Tak jak wam wspomniałem, ja ich miałem 17, oni mieli ich ponad 300. I to, że druga osoba z tej grupy w dalszym ciągu kradła samochody, skończyło się to tak, że trafiła do aresztu. Jestem również posądzany o to, że zostałem świadkiem koronnym, 60. Nie wiem, jak jeszcze inaczej można to nazwać, dlatego że ja nie mam do czynienia z takim przestępstwem i to, co się wydarzyło w 2012, to był jeden epizod. Ale słuchajcie, tak na logikę, jeżeli ja mam 17 zarzutów, a ktoś w tym samym czasie dostaje ich 300, to czy ja mogę być świadkiem koronnym i czy ja mogę zeznać i powiedzieć, że wiem coś na temat 300 zarzutów? Myślę, że jest to niemożliwe. Fakt, jest to przyznaję możliwe. Się jeszcze raz. Ja przyznałem się dobrowolnie, na tym epizod się kończy, na tym historia się kończy. No właśnie tak to działa, nie? Właśnie tak to działa. Jak ty zrobiłeś mniej, ale możesz powiedzieć, że ktoś zrobił więcej, to oni mogą powiedzieć, dobra, to chuj w ciebie, kacznijmy tych większych. Dobrze, przyznaję się, przepraszam, żałuję, chcę ponieść konsekwencje. W 2016 prężnie działała mienia samochodowa, która powstała w 2008 roku. W 2016 miała ona już, słuchajcie, 8 lat i do dzisiaj ta mienia funkcjonuje, do dzisiaj pracują w niej ludzie, po kilka lat pracuje w niej mój brat, obsługujemy bardzo dużo firm, jesteśmy czynni codziennie, myjemy mnóstwo samochodów, a zostaliśmy oskarżeni o to, że kradniemy kluczyki, podkładamy GPS-y, a następnie auta znikają z menu. To jest, słuchajcie, tak okrutne kłamstwo, które ma za zadanie, nie wiem przez kogo, ale domyślam się, że ma zniszczyć markę MGP już do takiego stopnia, że nawet są w stanie powiedzieć, że klienci, którzy przyjeżdżają do nas od lat, że my dorabiamy ich kluczyki. Słuchajcie, w filmie nawet się pojawił myjnia od drugiej strony, czyli od wyjazdu, mówiąca o tym, że my usunęliśmy reklamy już z myjni, co jest, słuchajcie, zmanipulowane do takiego stopnia, że zdjęcie, które widzicie u szalonego reportera, to jest
wyjazd z Mynia Niewiast. I nic nie zostało usunięte. Biuro, w którym teraz nagrywam, jest 10 metrów pod Mynią. Jestem tutaj codziennie. Codziennie tu może ktoś przyjechać. Codziennie tu ktoś może zrobić sobie ze mną zdjęcie. Codziennie można zobaczyć nasze samochody, samochody klientów. Klienci zostawiają nam auta na noc. Robimy różne usługi. Zostaliśmy posądzeni o to, że zamiast powłok ceramicznych kładziemy polimery. Co jest po prostu takim kłamstwem, że nie wiem, kto za tym stoi. Chciałbym się bardzo dowiedzieć. Przed chwilą powiedziałeś, że się domyślasz. Ale robicie za wszelką cenę wszystko, żeby zniszczyć nie tylko mnie, ale zniszczyć działalność jedną osobą mojej mamy. Bo tak naprawdę Mynia to jest działalność Wiesławy Glinkowskiej. Posiadamy również sklepy, posiadamy również inne odnogi, które są do tej jednoosobowej działalności. I krzywdzicie nie tylko mnie, a krzywdzicie też moich pracowników, krzywdzicie też... No to twoich czy twojej mamy? Kurwa, zdecyduj się! Co to za cesja majątku się wydarzyła? ...jego brata oraz krzywdzicie wszystkich po kolei, kłamiąc, że my dorabiamy jakiekolwiek kluczyki na majątku. To jest, słuchajcie, kłamstwo i przysięgam, że nigdy... No dobra, ale to, że ty przysięgasz, to tam chuj, nie? Ale nikt nie mówi, że wy dzisiaj dorabiacie kluczyki, tylko że dorabialiście kluczyki w tamtych latach, co poniekąd chyba jest prawdą, z racji tego, że powiedziałeś, że dostajesz zarzuty za to. Chyba, że na Mynii nie kradliście, tylko ty te 17 samochodów podpierdoliłeś gdzie indziej niż na Mynii. No ja nie słyszałem już żadnego reportera, żeby tam ktoś powiedział, że nadal te kluczyki są kopiowane. Ale to nigdy nie miało tego miejsca w naszej firmie. W 2018 również 2018. Zaczyna swoją przygodę z wynajmem samochodów do Francji. Była to przygoda, w której poznałem mnóstwo klientów. Poznałem klientów, z którymi zacząłem współpracować. Ale zanim wam to opowiem, to chciałbym wam jeszcze nawiązać do Kamila. To był moment, w którym miałem możliwości dużej ilości samochodów. Odbieraliśmy nowe auta z salonów, odbieraliśmy auta klientów, auta moje, które były później wynajmowane. Że na tamten moment Kamila kanał dopiero się budował, dopiero się rozbudowywał i był jeszcze naprawdę mały, to połączyliśmy ze sobą siły. Kamil przyjeżdżał do mnie i nagrywaliśmy odbiory z salonów, testy, a ja występowałem w zamian niego na odcinkach, gdzie Kamil mnie po prostu raz na jakiś czas oznaczył. Cała rola związana mną i Kamilem na tym się kończy. Nie mieliśmy żadnych wspólnych biznesów, nie mieliśmy żadnych wspólnych innych tematów niż motoryzacja. Po prostu Kamil lubił motoryzację, ja lubiłem motoryzację, a to, że ja miałem możliwości z samochodami, a Kamil miał możliwości z filmami, połączyliśmy się, tworząc fajne filmy motoryzacyjne. Okej. I słuchajcie, mamy rok 2018, powstaje MGP Rent za granicą. Powstaje możliwość wynajmu aut na terytorium Francji. Jako pierwszy w Polsce zrobiłem to na ogromną skalę. Słuchajcie, ja w okresie 2018-2022, bo już od ponad roku nie wynajmuję aut, podpisałem prawie, słuchajcie, 300 umów z różnymi klientami. Najczęściej działało to na zasadzie pośrednictwa, czyli klient z Polski brał samochód w leasing, następnie przyprowadzał go mi. Ja podpisywałem z takim klientem umowę. Każdym klientem, który przychodził bezpośrednio do mnie, bo uwaga, zdarzało się też tak, że klienci mieli swoich pośredników, swoje ustalenia, swoje ceny, swoje kaucje i swoje wszystkie inne rzeczy, które mnie nie dotyczyły. Jeżeli ktoś podpisał ze mną umowę taką, która jak zobaczycie jest zawsze taka sama. To... No ale nie z tobą, tylko z twoją mamą, stary. Co jest kurwa? Czemu jego firma to jest jednoosobowa działalność gospodarcza jego mamy? O co tu chodzi? Słuchajcie, każda umowa z każdym klientem była identyczna. I ta umowa mówiła jasno, że ja biorę samochód w posiadanie i płacę. Jeżeli ktoś miał 2,5 tysiąca ratę leasingową, to najczęściej mógł od nas dostać kwotę 2,5 tysiąca, ale euro. Więc praktycznie 4 razy więcej można było zarobić na wynajmie do Francji. I teraz nie... No dobra, tylko teraz jest takie pytanie, bo skoro to było tak proste, że ja idę do Inchcape'a i odbieram 10 samochodów i kosztuje mnie to miesięcznie 50 tysięcy złotych i od razu te samochody daję tobie i ty mi dajesz 200 tysięcy złotych,
czyli ja zarabiam de facto 150 tysięcy złotych, to dlaczego ty nie eliminowałeś mnie jako pośrednika i sam nie poszedłeś do BMW płacić 50 tysięcy złotych, żeby zarabiać 200 tysięcy plus to, co zarabiałeś do tej pory? Prawdą jest to, że MGP obiecywał kokosy i że ten biznes jest świetny. Bo ja przez 4 lata, słuchajcie, nocami nie spałem, interesowałem się, przez translator rozmawiałem z stroną francuską. Robiłem wszystko, żeby ten biznes był jak najlepszy i żeby klient, który wstawia mi samochód, był mega zadowolony. I ja rozumiem, że jeżeli mamy 300 kontraktów, to jest jeden z segregatorów, tutaj jest reszta, to zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony. Znajdzie się zawsze ktoś, kto powie, no ale ja nie wiedziałem, ale ja myślałem, że będzie lepiej. Słuchajcie, od tego są umowy. I ja tu mam taką jedną umowę na BMW M2 spisaną 2 października 2021. I ta umowa, słuchajcie, mówi jasno. Podpunkt 4. Zawsze mój klient dostawał kaucję. Nie było rzeczy, której nie dostawał. I mamy w przypadku BMW M2 podpunkt 4. Kaucja w wysokości 10 tysięcy złotych zostanie przekazana przelewem na wskazany przez wynajmującego rachunek bankowy. Zawsze klient dostawał po pierwsze kaucję, a po drugie czynsz z góry za dany samochód. I teraz słuchajcie dalej. Umowy oczywiście zabezpieczały i mnie, czyli naszą firmę. Ale co ty mi pierdolisz, kurwa, o kaucji 10 tysięcy złotych brutto za BMW M2, które kosztuje na tamten moment 400 tysięcy? Firmę rodzinną, bo często były umowy spisywane na moją mamę, czyli na Wiesławę Gienkowską, bo tak się nazywa firma. My w tym momencie mamy spółkę MGP Garage i działalność rodzinną, pod którą jest podpięta myjnia, sklep i inne rzeczy, więc też również była tam wypożyczalnia. I słuchajcie, podpunkt 11 jest bardzo ważny do tego wszystkiego, co się dzieje. W przypadku wystąpienia szkód komunikacyjnych, czyli komuś samochód się zniszczy, miał szkodę całkowitą, nie wiem, przyjeżdża. W przypadku wystąpienia szkód komunikacyjnych z udziałem pojazdu, udział najemcy w likwidacji szkód wynosi nie więcej niż równowartość kaucji, które umowa. Menelo przesyła 12 zł. Albo tu coś pierdoli, albo ludzie czytać nie potrafią. Bojarzek Adolf ze nie widziała, wiedział XDD, matka slup XDD. Czy ja ci dam samochód za 400 koła, ty go rozjebiesz, no ale wedle umowy oddasz mi 10 koła. To paradoksalnie bardziej się opłaca z takiej M2 wykręcić koła i masz więcej niż 10 koła. Jeżdża w fatalnym stanie. Udział najemcy w likwidacji szkód wynosi nie więcej niż równowartość kaucji. Czyli jeżeli klient otrzymał ode mnie kaucję w wysokości 10 tysięcy złotych, to ona jest w pełni zabezpieczalna na poczet przyszłych uszkodzeń. To jest taka jakby opłata wstępna. Nie no, to akurat to trzeba przyznać mu rację, że jest fanym człowiekiem, bo skoro, no ja też mogę od was wziąć samochody, kurwa, i robić z nimi chuj wie co, w razie czego dychę wam mogę zapłacić. To jest ogólnie śliski temat, nie? Ja nie wiem, czy tu prawo zostało złamane. Na pewno nie jest to okej, okay, nie? Mówić komuś, o, bierz samochód, wiesz, umowa taka jak wszystkie, przecież masz kaucję, no. A, i teraz słuchajcie dalej. Najemca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania za powstałe szkody. Jeszcze jest AC, nie? Ogólnie jest tak, ja wam to mówiłem ostatnio, ale praktycznie żadna wypożyczalnia w tym kraju, nie wiem jak jest za granicą, nie ma ubezpieczeń na renta. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, istnieją takie ubezpieczenia, tylko żeby spełnić, raz, że one są bardzo drogie, to dwa, żeby spełnić wymagania, żeby ci potem takie PZU czy ktoś inny wypłacił hajs, to są popierdolone, nie? Ja nawet jeszcze wczoraj rozmawiałem z jedną osobą, która też prowadzi wypożyczalnie samochodów. Nie wypożycza na Francję i nic, spokojnie nie kradnie samochodów. Taki ziomek z Wrocławia i on właśnie mówił, że problem jest, jeśli chodzi o ubezpieczenie na renta, bo na przykład, że każda jakby ubezpieczalnia ma jakiś swój szereg wymogów, które prowadzą do tego, że praktycznie nigdy ci tych pieniędzy nie wypłacą, nie? Jak na przykład zapierdolą ci samochód, jak go wyślesz kurwa do Francji. A abstrahując od tego, że jak większość leasingów, pewnie którzy ci ludzie brali, nie zezwala na to, żebyś tym samochodem mógł dalej kurwa operować. A już tym bardziej, jak ma ubezpieczenie na renta działać? Jeśli ja wezmę samochód, dam mu ten samochód, on da Francuzowi samochód, a Francuz go wynajmie kurwa jakiejś osobie we Francji.
to jest najem, czy to jest kurwa, czy to jest szereg kurwa najmu w tym samym momencie? Rozumiesz, o co chodzi? No. I na przykład mówi, że różne są te wymagania tych ubezpieczycieli, każdy ma swoje, ale na przykład jest, że absolutnie każda transakcja, jaka jest, nie? Że ktoś przychodzi i wynajmuje samochód, musi się odbyć kartą. Na przykład takie jest, nie? Jest szereg jakichś kurwa innych i koniec końców nikt z nich, kto wysyła te samochody do Francji, nie spełni wymagań ubezpieczyciela, żeby obejmował rent, bo to nie jest, że ja biorę samochód i go wynajmuję dalej, tylko to tak jak mówię, ja mu wynajmę mu, on wynajmie Francuzowi, Francuz wynajmie komuś na miejscu. W umowie leasingu jest, że nie można wynajmować, ubezpieczenie, że nie można wynajmować, przecież to, że nada. No i właśnie tak to wygląda. I jeśli, kurwa, rzecz coś powiedzieć, żeby, nie wiem, za ile ubezpieczysz hurakana jakiegoś? Za 5 dych? No pewnie za jakieś 5 dych. To na renta, kurwa, za 200. Czy ktoś tak będzie ubezpieczał? No nie. Więc to też działa jakby na takich, kurwa, swoich tych. Dlatego masz potem odpowiedzialność własną, na przykład do 200 tysięcy na takich samochodach i tak dalej, nie? Czytaj, ja miałem tak. Sprawa z Santanderem o pranie pieniędzy. 2 lata się jebałem, bo podwynająłem M5. Najpierw skazali mnie z wyrokiem od siatki, bo nie chciałem zapłacić, ale papuga mnie uratowała i później byłem uniewinniony. 2 lata przejebane. No. Co to jest ubezpieczenie na renta? No, że jak ubezpieczasz samochód, no to masz szereg opcji, nie? Jesteś zobowiązany do tego, żeby mieć ubezpieczenie OC. To jest po prostu ubezpieczenie komunikacyjne. Każdy samochód musi mieć. Jeśli go nie masz, dostajesz karę. A potem już szereg opcji się pojawia. Pierwszym to jest na przykład autokasko. Autokasko polega na tym, że jak ja wsiądę w swój samochód i w coś przypierdolę, to ubezpieczenie to pokryje. Tak? Jeśli cię przejadę na pasach, to i tak OC za to płaci, nie? Ale jeśli chcę naprawić samochód, mogę zlikwidować tą szkodę z mojego autokasko. Potem wypierdoli mi cenę. Ja na przykład, nie wiem, OC na samochód kosztuje 1500 zł, a jak chcesz jeszcze autokasko, do tego to jeszcze piątkę płacisz. Jakby autokasko jest bardzo drogie. Nie wszyscy mają autokasko. Jak mi ukradną samochód, to jeśli nie będzie podejrzeń, że wystawiłem ten samochód i tak dalej, to też mi zwrócą pieniądze za ten samochód. No, potem może mieć jakieś asystansy, kurwa nie asystansy i tak dalej. I w zależności, jakie przeznaczenie ma ten samochód, to ubezpieczenie jest tańsze albo droższe. Jeśli na przykład ten samochód jest taksówką, ma inne ubezpieczenie. Jeśli i właśnie dochodzimy do tego ubezpieczenia na renta, czyli jeśli ja prowadzę wynajem samochodów, czyli renta car, nie? Rent to jest po prostu wypożyczalnia, to jest jeszcze inne ubezpieczenie z racji tego, że ryzyko jest w kurwę duże, że jak ja wezmę Ferrari i kurwa będę dawał to każdemu kurwa za 2,5 tysiąca złotych za dobę, to jest duża szansa, że ktoś przyjdzie i rozjebie w końcu ten samochód, bo nie potrafią nim jeździć. Bo go nie będą szanować i tak dalej. No po prostu ryzyko jest w kurwę duże, że ten samochód się uszkodzi, nie? Czaisz. Hitem jest to, że gość pojechał do Francji kraść swoje własne samochody i znalazł samą ramę swojego samochodu. On też wszystkiego nie mówi, bo ja też się już trochę podowiadywałem na różne tematy. Nie wiem, czy to powie do końca, ale no kurwa, dosyć śmieszne rzeczy tam robili, nie? Jakby wynajem samochodów i cała ta społeczność jest dosyć mała w tym kraju i dochodzi na przykład do tego, że masz car collection, nie? Tym się posłużę, bo to jest duża wypożyczalnia, mogłoby się, nie? Alfa Romeo, kurwa Ferrari, kurwa McLareny, nie wiem, czy sobie wybierzesz Ferrari, o. Znaczy ile Ferrarek mają i powiesz, kurwa, ale duża wypożyczalnia. I tak naprawdę to nie jest wypożyczalnia, tylko agregator innych wypożyczalni. Znaczy podejrzewam, że oni też mają jakieś swoje samochody, ale na przykład działa to tak, że różne wypożyczalnie wstawiają samochody różnych wypożyczalni. Czyli ja mam Ferrari, ty masz Ferrari, ktoś ma Ferrari, ktoś ma Ferrari, łącznie są 4 Ferrari i każdy z nas ma nasze Ferrari w ofercie. I wiesz, wynajmie się u nich, to ja im odpalę jakiś procent, damy samochód. Wynajmą moje ktoś inny, no to analogicznie, rozumiesz, o co chodzi, nie? No i wracając, po prostu te wszystkie największe wypożyczalnie, oni sobie pożyczają samochody między nimi i to jest bardzo małe środowisko. Bo to, że ty popatrzysz, że każda wypożyczalnia ma Porsche 911 w 5 sztukach, to nie jest tak, że jest 10 wypożyczalni, każdy ma po 5, jest 50 takich samochodów, ich jest najprawdopodobniej 20. I oni się po prostu tasują. Więc ja trochę porozmawiałem z tymi ludźmi, bo ja miałem w pewnym okresie swojego życia
do czynienia z wypożyczalniami, bo sobie lubiłem jakiś samochód wypożyczyć, sobie pojeździć czymś innym. No i ponoć, kurwa, ten Bartek to niezłe ziółko, nie? Tylko, że ja też, no wiesz, to, że ja mam jakieś zasłyszane historie, to też nie znaczy, że będę komuś teraz dupę obsmarowywał, nie? Szkody w wyniku kolizji. Każdy dostał taką samą umowę i umowa mówiła jasno. Ja nie wiem, czy klient, który wstawia mi samochód, ma wykupione ubezpieczenie od rentu, czy jest zabezpieczony przed wszystkim, czy dobrze zgłosił szkodę. My tej odpowiedzialności nie braliśmy, bo my byliśmy tylko i wyłącznie... Ale dobrze wiesz, że nie ma ubezpieczenia od rentu, bo nikt tego nie ma. Pośrednikiem w wynajmie, a zaufajcie mi, że ja przez te 4 lata jeździłem do Francji na komisariaty, widziałem trupy w bagażniku, odbierałem samochody i ja się domyślam, że przy tych 300 klientów znajdzie się klient niezadowolony, bo nie wiedział albo nie doczytał. Ja to rozumiem, ale teraz popatrzcie na to, ile było osób zadowolonych i ile tak naprawdę... No ale nie ma... Skąd mamy wiedzieć, ile było osób zadowolonych? Czy to jest takie równanie, że skoro 5 osób znamy, które są niezadowoleni, to cała reszta jest zadowolona? No nie, stary. Naprawdę tych samochodów wynajęliśmy do Francji. 300. 300 samochodów przeszło przez moje ręce. Mnóstwo aut przychodziło do mnie, ale przez pośredników, którzy sami ustalali, czy przekazują kaucję klientowi, czy nie. Mnie interesowała jedna rzecz. Umowa. Ja takie umowy z każdym klientem mam. Biznes Francji został przeze mnie zakończony w zeszłym roku, równy rok temu. Nie zajmuję się już kompletnie wynajmem samochodów. Straciłem na to bardzo dużo czasu, poświęcenia, braku tak naprawdę czasu na to, żeby spotkać się z rodziną, bo cały czas byłem pod telefonem. Każdy najmniejszy problem, GPS, sprawdzenie, brak zasięgu, dlaczego auto jest na policji, czemu nie jeździ od 2 dni, dlaczego klient nie płaci, pojechać do Francji, zapytać się, czy wszystko ok, sprawdzić samochód. Słuchajcie, tego było multum. Ja rozumiem, że ktoś tam się trafił i jest po prostu niezadowolony. Ale dlaczego ktoś uważa, że został oszukany i nie poszedł z tym na policję? Dlaczego nie wziął tej umowy? Bo ja zawsze spisuję umowę. Zawsze jest, słuchajcie, tych umów. Tyle. Dlaczego nie poszedł na policję i powiedział, mam spisaną umowę, coś się stało z samochodem, czy zniknął? Bardzo rzadko się tak działo, ale jak wiecie, bynajmniej różne rzeczy się działy, kradzież też się może zdarzyć. Dlaczego ktoś nie poszedł po prostu na policję i powiedział, że został oszukany? Dlaczego? Dlaczego ktoś idzie do szalonego reportera i mówi, że Francja to było oszustwo i że ja kradnę samochód? To jest po prostu cios poniżej pasa. Macie umowę, idźcie na policję, zgłoście wszystko. Nikt nie był na policji i nawet nie miałem żadnego wezwania. Dla mnie osoby, które pojawiły się w filmie, nie mają ze mną nic wspólnego. Jeżeli miałyby coś ze mną wspólnego, to pokazałyby umowę. Może wynajęły te auta pośrednikowi, może to są fikcyjne osoby, które nie mają nic wspólnego, tylko po to, żeby materiał miał jeszcze lepszą klikalność. Nie wiem. Jeżeli uważasz, że jesteś oszukany, pokaż umowę albo udowodnij, że samochód, który miałeś we Francji, był w moim posiadaniu i ze mną robiłeś jakikolwiek interes. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, nie masz potwierdzenia, screenów, cokolwiek, ja uważam to za wielką manipulację i oszustwo tylko po to, żeby pokazać, jakim jestem złym człowiekiem. Również, słuchajcie, wysyłałem z auto do Francji, oczywiście samochody były i przez nas, i przez klienta zabezpieczane różnymi systemami GPS. Były to systemy zwykłe oraz systemy radiowe ukryte, które miały pozwalać na to, żeby samochód w przypadku ewentualnej kradzieży namierzyć. Oczywiście dużo klientów zapewniało, że takie GPS-y ma, a kiedy dochodziło do jakiejś kradzieży lub braku zwrotu przez klienta samochodu, nie mogliśmy namierzyć takiego auta. Więc ja postanowiłem, że ja będę na własny koszt w każdym samochodzie zakładał system radiowy Gannet. I to pozwoliło mieć kontrolę nad wszystkimi autami i mieć kontrolę nad tym, żeby nikomu samochód nie zniknął. Jeżeli rzeczywiście komuś ukradli, to tylko i wyłącznie z powodu, dla którego ktoś nie zabezpieczył sobie auta dobrym systemem GPS. W
2018, jeszcze nawiążę też do tego, że spotykając Kamila na swojej drodze i to, że mogliśmy nagrywać fajną motoryzację, nie spodziewałem się w ogóle tego, że kanał na Instagramie urośnie do takiego stopnia, że dzisiaj mamy tam ponad 400 tysięcy ludzi, na kanale nadawczym jest ponad 150 tysięcy osób, które są w teamie, które dobrze się bawiły, robiliśmy naprawdę fajne akcje. Nie spodziewałem się tego na tamten moment w 2018, że tak się może wydarzyć. To dla mnie było to, co tworzył Kamil, co ja mogłem mu dostarczać jako moje samochody, spowodowało, że naprawdę urosło to do fajnego poziomu i myślę, że ten poziom dzisiaj komuś przeszkadza. Wracając jeszcze do Francji, oprócz tego, że pokazałem wam wszystkie kontrakty i to, że każdy kontrakt był zabezpieczony w dwie strony, to przyznaję się do tego, że przez te 300 samochodów, które wynajęliśmy, na pewno zdarzały się klienci, którzy mogli być niezadowoleni. Ale ja wam mogę zapewnić to, że ja ze swojej strony robiłem wszystko, żeby zrobić tak, żeby klient był bardzo zadowolony, ale bywały przypadki, że samochody się niszczyły, były wypadki, były kradzieże. Faktem było ich bardzo mało na tle 300 samochodów, bo weźcie też sobie pod uwagę to, że ich było aż 300. To naprawdę współczynnik tego, co się działo złego w wynajmie za granicą jest bardzo mało. Więc kończąc temat Francji, uważam, że był to zły pomysł, że wynajmowałem to auto do Francji. Uważam, że początki były dobre, ale to, że duża ilość ludzi wysyłała te auta za granicą, spowodowało to, że ten rynek się stał po prostu zepsuty. W materiale Uszalonego pojawiła się osoba, która twierdzi, że zginął mu samochód we Francji. Zgadzam się. Była taka historia, rozmawiałem z klientem na WhatsAppie, samochód zaginął. Poprosiłem klienta o to, żeby sprawdził na GPS-ie, gdzie samochód jest, czy ma też GPS-a radiowego, żeby ewentualnie go wybudzić. Okazało się, że był tylko zwykły system GPS-a, który był na karcie GSM. Tam został zanikł sygnał, więc poprosiłem klienta o to, żeby przekazał mi drugi kluczyk i że ja pojadę spróbować odzyskać ten samochód. Klient nie chciał mi przekazać, ale weźcie na logikę. Jeżeli miałbym kraść samochody, to po co miałbym prosić kilkakrotnie klienta o to, żeby mi dał drugi kluczyk? Słuchajcie, po kilku dniach dostaję pismo, które wyświetla wam się teraz na ekranie, w którym klient przez swojego adwokata stwierdza, że znalazł samochód i że mam ponieść koszty związane z jego odzyskaniem i sprowadzeniem do Polski. Ja na to przystałem, powiedziałem, że nie ma żadnego problemu, ale po kilku dniach, już nie pisemnie do naszego adwokata, a na WhatsAppie, klient nagle pisze, że samochód to nie jest ten. Powiem szczerze, przestałem wierzyć w historię, bo jeżeli ktoś wysyła pismo przez swojego adwokata, do naszego adwokata, oficjalne, a następnie pisze na WhatsAppie, że żartował, to nie jest ten samochód, nie podjąłem prób dalszej dyskusji. Poprosiłem go, żeby skontaktował się z naszym adwokatem, wyprostował tą sytuację i jeżeli coś mu się należy, jeżeli rzeczywiście tego samochodu nie ma, my się z nim rozliczymy. Zgodnie z umową, którą wam wcześniej. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Końcówka 2021 rok to jest końcówka, w której ja dochodzę do wniosku, że Francja i przypływ samochodów z Polski, wszyscy zaczęli wynajmować auta do Francji. Ktoś, kto miał pizzerię, burgerownię, brał auta w leasing, wysyłał do Francji. Nie tylko przeze mnie. Ja mam grupę na WhatsAppie, której jest 100 wypożyczalni i każdy teraz się podpisze za tym, że dawał auto do Francji. Tego było za dużo. Ja już dochodziłem do wniosku, że Francja nie szanuje Polaków, nie szanuje samochodów i jest źle. I trzeba stamtąd uciekać. Więc co postanowiłem, słuchajcie? Postanowiłem, że zrobimy MGP Rent w Polsce. I jak to miało wyglądać? W filmie Uszalonego jest przedstawiona historia, w której podobno 30 osób jest poszkodowanych. Szalony. Ja mam podpisanych 9 umów rezerwacyjnych. Umowa rezerwacyjna na miasta takie jak Wrocław, Bielsko, Nowy Sącz, Zakopane, Łódź, Kraków, Częstochowa, Poznań, Toruń. 9 firm i osób podpisało umowę rezerwacyjną, która była zabezpieczona kwotą 10 tysięcy złotych dla zasady, a nie dla wyłudzenia pieniędzy. I ta umowa rezerwacyjna polegała na tym, że po wpłacie 10 tysięcy złotych podpisywało się umowę franczyzową. Wtedy, kiedy osoby, które podpisały rezerwacyjną, miały przygotowany swój plac, swoje biuro i zakupiony ewentualnie jeden lub dwa samochody w leasing. Ja zadeklarowałem się w MGP Rencie, że jeżeli ktoś podpisze umowę franczyzową, stworzy oddział, biuro i weźmie auto w leasing,
to ja dostarczę mu kilka samochodów, żeby miał na czym pracować. I co się, słuchajcie, dzieje? Oczywiście. Zakłada franczyzę, bierze po 10 tysięcy od kupy osób. Z 9 umów rezerwacyjnych dochodzi do podpisania umową franczyzową z Krakowa. Osoba, która podpisała umowę franczyzową z Krakowa, miała już swoją wypożyczalnię wcześniej. Zaczynamy działać, próbować patrzeć, jak działa rynek polski na samochody sportowe, małe. I dochodzimy do wniosku, że no słabo to idzie. I nikomu z twoich informacji wynika, Glinek nie oddał pieniędzy. Ja też straciłem trochę chęci po tym, jak 8 innych miast częściowo przestało się do mnie odzywać, więc rozeszliśmy się z 8 osobami. Nie wiedziałem nic na temat tego, że później mogę zostać osądzony, zostałem kradzież 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, ja powiem wam wprost. Jeżeli ktoś z tych miast czuje się oszukany i napisze do mnie, ja nie widzę żadnego problemu, żeby te 10 tysięcy złotych zwrócić. Dla nas to była zajawka, dla nas było to rozwinięcie marki MGP. Jakie były obowiązki MGP po podpisaniu takiej umowy? Zezwolenia partnerowi na publiczne posługiwanie się znakami MGP oraz dokumentami opisującymi usługi najmu pojazdów MGP w celu objętych postanowieniem mniejszej umowy. Cela. Udostępnienia partnerowi systemu do zarządzania wypożyczalni samochodów. Udostępnienia partnerowi informacji i materiałów niezbędnych do wykonania mniejszej umowy. Organizowania cyklicznych konkursów z udziałem partnera. Tak naprawdę naszym zadaniem było, żeby każdy otworzył sobie oddział w Polsce i moim zadaniem było dać możliwość rozwoju innym osób, promocją, stworzeniem Instagrama, który miał prawie 50 tysięcy obserwujących. Naprawdę plan był świetny. Jakby nie to, że razem z porozumieniem z Krakowem i razem z tym, że te 8 osób odpuściło sobie to, ja też również to odpuściłem i nie miałem tutaj na celu nikogo oszukać, a tym bardziej oszukać kogoś na 9 razy po 10 tysięcy złotych, czyli na 90 tysięcy złotych. I teraz wam powiem jedną rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale organizujemy bardzo dużo różnych celów charytatywnych. Jaki byłby biznes w tym, żebym oszukał kogoś na 90 tysięcy złotych, jak praktycznie na fundację Fun & Drive przekazaliśmy prawie 400 tysięcy złotych. Zbieraliśmy na różne akcje, na karetkę, na mnóstwo rzeczy. Zawsze staraliśmy się robić wszystko punktualnie, starannie, więc zarzut w moją stronę, że ja tworząc MGP Rent, ja chyba brałem udział w tym Fun & Drive, bo Stig wtedy przyjechał. To był ostatni film na moim kanale, jak pojechaliśmy. To było coś takiego, że widzowie mogli przyjść i pościgać się na torze kartingowym ze Stigiem, z tym Stop Gear. Ja też tam byłem, no. Znaczy oni tam dużo mieli tych, bo oni najpierw kupili karetkę, a potem chcieli ją doposażać. Nie wiem, ile koniec końców zebrali tam pieniędzy, ale chyba było spoko, no. Chciałem kogoś celowo oszukać. Pochwalił cię, że spoko prowadzisz, pamiętam? No, dzięki. Stig powiedział, że jestem dobry kierowca. Jest kolejną manipulacją. Chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że wrzucacie do worka MGP Rent Kamila, twierdząc, że był moim wspólnikiem, że on coś wiedział, że promował. Nigdy w życiu Kamil nie udostępnił nic, co było związane z MGP Rent. Dlatego jeżeli czujesz się poszkodowany i byłeś w tych 9 osobach, zgłoś się do mnie, a ja wrócę ci twoje 10 tysięcy. Okej. 100% potwierdzona sytuacja. Kilka osób odwiedziło go po prostu po swoje pieniądze, które im zalegał. Odwiedzili go i przyjechali do niego. No i tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ powiedzieli jasno, że gość kliknął antynapadówkę. Nagle zjawiły się samochody, busy. Wylecieli stamtąd, jak oni to powiedzieli, czarni i zaczęli rąbać do nich, w żółwiach poubierani, zaczęli rąbać do nich gumowymi kulami. Materiały również powiedzieliście, że mam magiczny przycisk, który rzekomo po naciśnięciu w biurze, nie wiem gdzie on jest, powoduje, że osoby, które przyjeżdżają tutaj odzyskać swoje pieniądze, to ja naciskam guzik i przyjeżdżają nagle zamaskowani ludzie, strzelają i nie wiem, tak jak teraz na przepitce wam pokażę, takie coś się dzieje. To jest, słuchajcie, jakiś żart. To pokazuje już to, do jakiego poziomu ten materiał doszedł, że wy nawet takie rzeczy byście w stanie powiedzieć. Ale szalony, czy ty nie masz przeszłości? Czy ty też nie narobiłeś złych rzeczy? Czy ty też w materiale nie mówiłeś wielokrotnie, że nie powinno się wracać do tego, co było kiedyś? A wyciągacie brudy, pompujecie balonik do takiego stopnia, w którym
stawiacie mnie w najgorszym świetle, a nawet nie byłeś szalony, nie miałeś odwagi odpisać, oddzwonić, ani skonfrontować tego ze mną, kiedy ja ci proponowałem live'a, proponowałem ci, żebyśmy na live'ie się spotkali, żebyś wziął wszystkich ludzi, którzy uważają, że są poszkodowani, tych, którzy są za kamerą, ze zmienionym głosem, czy z twarzą, która jest zasunięta. Jeżeli chcesz, ja mogę do ciebie przyjść, możemy to nagrać, mogę to skonfrontować, mogę to zrobić z każdym. Jeżeli jakiś kanał komentarzy jest zainteresowany tym, żeby wysłuchać mnie, ja mogę do każdego po kolei przyjechać. Napiszcie tylko kiedy na moim Instagramie, ja do was przyjadę, zabiorę jedną teczkę, drugą teczkę. Ściągnijcie osoby, które czują się poszkodowane, zaproście mnie, a ja każdemu odpowiem i z każdym mogę. Zorganizuj to. No wiesz, opłata za wystąpienie na moim live to jest 60 tysięcy złotych, więc jakby, no jakby jak najbardziej za... No wiesz, bo ja mam koszty, nie? Prąd i tak dalej, woda. Więc jak najbardziej, nie? Ja mogę z kimś live'a zrobić, no ale tutaj trzeba, że tak powiem, rzucić na fundację, tak? Podjąć rozmowę, jeżeli rzeczywiście są dowody na to, że został ktoś przeze mnie. No i co, Glinek? Nie udało się przekupić, nie udało się zastraszyć, film idzie. Szalony reporter zarzuca mi, że ja przyjechałem do Krakowa pod jego dom z ludźmi i próbowałem się z nim skontaktować i zastraszać go, żeby mu zapłacić. To jest w ogóle historia nie z tej ziemi. Jesteś tak bezczelny, że w dniu, kiedy tu przyjechałeś i proponowałeś mi te stawki... Tak, byłem w Krakowie, skontaktowałem się ze znajomym, który zna szalonego i tylko i wyłącznie poprosiłem, żeby do niego zadzwonił, bo nie odbierał ode mnie telefonu, żeby poprosił go, czy może w tym momencie, kiedy byłem w Krakowie, spotkać się ze mną, nagrać materiał, podcast lub na żywo, bo próbowałem na wszelkie sposoby się z nim spotkać. Próbowałem i prosiłem o to, żeby skonfrontował to ze mną. I tak, przyznaję się, byłem w Krakowie i przez znajomego naszego wspólnego zadzwoniliśmy do szalonego, szalony odebrał i powiedział, że nie ma możliwości, żeby nagrać ze mną jakikolwiek materiał. Może to zrobić dopiero po publikacji i na to zrobić sprostowanie. Ja nie byłem tym zainteresowany, bo bardzo mi zależało na tym, żeby szalony nagrał ze mną materiał w momencie, kiedy wypuszczał jego premierę. Nie udało się i teraz mówię wam, nie oferowałem żadnej gotówki za to, żeby szalony nie puszczał tego materiału. To kto oferował? Często pojawiały się też szantaże. Słuchajcie, takie osoby jak ja czy inne, które mają trochę więcej gotówki i chwalą się drugimi samochodami, padają też ofiarą różnych wiadomości typu powiem coś Kamilowi i takie rzeczy się, słuchajcie, zdarzały. Często się pojawiały donaty, które były na przykład u Wardęgi czy na aferkach i później dostawałem różne wiadomości typu jeżeli chcesz, żebym nie pisał donatów, to zapłać mi. Słuchajcie, takie rzeczy się zdarzały, ja na takie rzeczy nie reagowałem, nawet niekiedy prześmieszno odpisywałem, że jak chcecie, róbcie sobie to dalej, ale żebyście wiedzieli, że osoba, która ma... Apel. Jeśli ktokolwiek chce wysłać jakiegoś donata, to ja już wam pokażę jak, bo to też tak nie może być, że ludzie w niewiedzy. Tutaj klikasz, tu wpisujesz jak najwięcej, no i kurwa wybierasz sobie metodę płatności, możesz sobie tu wybrać twerkującego Ołdzi Kubę, Rafcia Pawcia, papieża, Rafcia Rutkowskiego, Jasia Menela i tak dalej, więc donaty są i są bardzo potrzebne w moim wypadku. Jeśli on nie chce donatu, okej, tu jest twój streamer, tu jest twoja paymedia. Ma pieniądze, ma drogie samochody, też często trafia na takich nieuczciwych, którzy chcieliby ode mnie wyłudzić jakieś pieniądze. No nie wiem, ja wam powiem tak. Może nie mam wielu samochodów, ale też mam drogie samochody. Dużo ludzi myśli, że jestem nabity sosem, a prawda jest taka, że jest fatalna, fatalna sytuacja ekonomiczna, więc mnie nikt nie szantażuje. Czy Kamil był moim wspólnikiem? Słuchajcie, nie był. Dlaczego? Już wam tłumaczę. W 2016 roku powstało MGP Garage. MGP Garage, nie wiem czy wiecie, to jest skrót od Mynia Gliwice Premium. Garage to miał być tylko dopisek, w którym miało świadczyć to, że moje samochody
prywatne pojawiają się w tej menu i będzie można je zobaczyć. Jeżeli wejdziecie na mojego Facebooka, to zobaczycie, że w 2016 zaczynam prowadzić MGP Garage, a w 2018 poznaję na menu Kamila. Kamil przyjechał, bo chciał zobaczyć moje samochody. Na tamten moment miałem Nissana GTR w leasingu, poznałem Kamila i to, co mnie z nim łączyło, to była tylko motoryzacja. I tak zaczęła się historia MGP Garage, Budda i nasze wspólne firmy. Tak, żebyście byli tego świadomi, powtórzę jeszcze raz, ja tylko dawałem samochody. Budda mi kiedyś obiecał, że mi da jakiś samochód na jakiś czas i nigdy się z tego nie wywiązał. Więc ja też mam tutaj takie mieszane uczucia. Z jednej strony nie uważam, żeby był złym człowiekiem, a z drugiej strony niesmak pozostał. Kamilowi do filmów, a Kamil w zamian raz na jakiś czas mnie oznaczył. To jest koniec powiązań między mną a Kamilem Labutą. A nie da się tego, okej. Ci panowie powiedzieli, że Kamil dostał ten samochód w zamian za poprowadzenie loterii wraz z Glinkiem na żółte Audi RS4. Wróćmy jeszcze też do tematu tego, co się często pojawia, że Huracan, czyli samochód, który był w moim posiadaniu, został przekazany Kamilowi w jakieś rozliczenia. To jest, słuchajcie, kłamstwo. Ten samochód został normalnie przekazany Kamilowi w... Kurwa, czemu tu kwoty nie ma? Jakieś roz... Za ile go? Rozliczenia. To jest, słuchajcie, kłamstwo. Ten... Tam na kopii odbija się kwota przekazania 572 tysiące? Gdzie? Na jakim? Został przekazany Kamilowi w jakieś rozliczenia. To jest, słuchajcie, kłamstwo. Ten samochód został normalnie sprzedany na podstawie faktury. Tak samo jak Nissan GTR, którego sprzedałem jakiś czas temu. Te samochody zostały normalnie sprzedane Kamilowi. Tak samo bardzo czepiacie się samochodów z loterii. Widzów, którzy je wygrali, te samochody. Słuchajcie, czy to RS4, czy RS3, czy Supra, którą później zwycięzca odsprzedał, czy 911, które odkupiłem. Nie wiem, dlaczego tak mówicie, nie wiem, czemu próbujecie jeszcze bić w pile w tym temacie i czepiać się do stanów technicznych samochodów, kiedy tak naprawdę nie rozróżniacie tematów loteryjnych do rozdawania samochodów za darmo, które były przeze mnie kupowane 5-10 dni przed rozdaniem. To nie są auta zbudowane od zera, to są samochody używane, w niektórych przypadkach nawet 15-letnie. Ja rozumiem, że w tym aucie może się coś znaleźć, może być słabsza opona, klocki, gniotka z tyłu na butniku, ale czy to jest powód do tego, żebyście wy w materiale, zaokrąglając to do wszystkiego, bo wy nie powiedzieliście, że to były samochody, które rozdawał MGP za darmo. Znienacka. Tylko nawiązaliście do tego, że samochody z loterii były w kiepskim stanie. Udowodnijcie to, że samochody z loterii były w kiepskim stanie. Macie na to dowód? Macie dowód na to, że ja powiedziałem w filmie, że samochód jest w perfekcyjnym stanie, a wy znajdujecie w nim rażący defekt, który dyskwalifikuje ten samochód i to, że mógł on być w loterii. Jeżeli macie coś takiego, proszę, udowodnijcie. Jeżeli chodzi o detalerza, czyli detailera, chciałbym wyjaśnić sytuację koszulek, które były po prostu detalerz czy po prostu MGP. To był mój pomysł, dlatego że Adam często w filmach ma prześmieszne wstępy. Ja postanowiłem zrobić takie koszulki i zabrać je do Hiszpanii, dlatego ja mu taką koszulkę podarowałem i ja mu z taką koszulką wystąpiliśmy w odcinku. Czy to było potrzebne? Nie wiem, było to troszeczkę wbijająca szpilka w osobę, która obraża mnie w sieci. Pozwoliłem sobie wsiąść car vertical, w którym, jak widać, pojazd po numerze VIN to jest Audi RS4. Samochód, jak ja go kupiłem, był sprowadzony z Belgii, ale był robiony przez Polaka, rozebrany do gołej śrubki. I czy czymś strasznym miało w tym car verticalu być to, że samochód posiadał dwa wykryte uszkodzenia w 2016 roku w Holandii, a następnie, słuchajcie, jeszcze jedno uszkodzenie w 2017 w Belgii. Czy to, że samochód był uszkodzony, a następnie rozebrany do gołej śrubki i złożony na zajebistą igłę, bo tak podpiszę się za tym autem i tak to powiem, dyskwalifikuje to auto? Czy to jest to coś strasznego, co wy mówicie, żeby sprawdzić ten samochód na car verticalu? Niech sobie każdy sprawdzi. Dla mnie to, że samochód miał uszkodzenia, ale został naprawdę... To jest ten samochód z loterii, czy co? Rozebrany do gołej śrubki i czy czymś... To jest ten samochód, na którym on loterię zrobił? Ale tak szczerze on... Czymś strasznym
miało w tym... Kurwa, nie wiem, czy ten samochód jest... Że był spalony, to już nie powiedział? To na pierwszą loterię on rozdał, kurwa, 10-letni RS4? Ten samochód tam widziałem 2012. Ale nie mówił. Ja, znaczy... Jeśli było powiedziane, że był, kurwa, rozjebany ten samochód, to jakby spoko, nie? Jakby od tego są mechanicy, żeby auta naprawiać, to, że ktoś, kurwa, przydzwonił samochodem, a wiesz, rama nie została, to jest analogicznie, kurwa, jak z moją M3-ką. Ty jak sobie wpiszesz, kurwa, M3 Nitro i powiesz, o ja pierdolę, o kurwa, koło wypadło tutaj, o cię chuj, ja pierdolę. Na dobrą sprawę, kurwa, to tutaj się nic nie wydarzyło. Znaczy, była droga naprawa, tak? Musieli, kurwa, drzwi powymieniać, kurwa, zawieszenie całe i tak dalej. Motor był cały, rama była nienaruszona, te, jak się nazywają, kurwa, na P. Wypadło mi z głowy. Chuj, kurwa, wykręcili parę rzeczy, dokręcili inne. Jeździ tak samo. Ale to auto 4 ślady zostawiało, to? Okej. Okay. Nie no, ja pierwsze co zapytam, rama cała, ten... Oni chcieli mi całkować ten samochód, ale ja stwierdziłem, że nie chcę, bo kurwa, ja go lubię, nie? Zadzwoniłem, bo ja mówię, poskładacie, będzie działał, będzie jeździł tak samo, jak jeździł, tak. No i dostałem ten samochód, no i kurwa, jeździ tak samo, nie? No. Miałem dziurę w podłużnicy w pierwszym samochodzie. Okej. Okay. Wiesz co? Ja też widziałem kiedyś samochody, które, jak była droga, nie? To jest droga? To one tak jakby pod kątem, kurwa, jechały. I one w taki sposób jechały prosto. I ja mówię, o kurwa. To do momentu, kiedy ci chyba tak samochód nie jeździ, to jest okej, okay, nie? Ponieważ to najtańsza jest ta cypka. No nie ma sprawy, tak? Tak się zastanawiałem, kurwa, nie? Mówię, dobra, chuj, podzielę się. ...kar wertykalu być to, że samochód posiadał... Uważam, że dobra decyzja, że nie wziąłeś całki. A czemu miałbym brać całkę? Ten samochód jest magiczny, tak szczerze, ta M3 moja. A mi nie przeszkadza to, kurwa, że musieli blachy w tym aucie powymieniać, drzwi nowe, kurwa, wiesz, maski i tak dalej. Nie przeszkadza mi to. Jedyne, co mnie wkurwiało w tym aucie, że się rozjebał, to, że musiałem czekać. Ile ma tam przebiegu? Kurwa, z 67? Coś takiego, w okolicach. To może się delikatnie różnić, bo nie pamiętam. Ostatnio takie, co mam zapamiętane w głowie, to 67 albo 68. Długo trwała naprawa, bo w październiku się to wydarzyło, oni mi w marcu albo w kwietniu wydali. Sporo? Kurwa, no zależy, nie? Zależy, bo ja głównie mam przebieg nabity na tym, że na przykład jeździłem tym samochodem, na przykład w Gdańsku byłem 5 razy, no to już masz 5000 km. W Warszawie byłem z 20 razy, to już masz 8000 km. W Amsterdamie byłem tym samochodem, w Mediolanie, w Hiszpanii, kurwa, w Berlinie byłem kilkukrotnie. To są takie przebiegi autostradowe, nie? Że na przykład wsiadałem do samochodu i robiłem 1000 km na strzała w jeden dzień. Patotury i tak dalej. Serwisowane zgodnie z książką masy, czy oliwkę części zmieniasz? Ja co 7000 km zmieniam. Raz tylko się zagapiłem i było, kurwa, przy 10, nie? Ale to raz, bo zapomniałem po prostu sprawdzić. No, ja zmieniam co 7,5, filtry, olej. Z którego roku? 2,21. Tył napęd. To był pierwsze, co wchodziły do Polski, to były. Na zjeżdżenie całej Europy też mały przebieg. No, on też długo stał, nie? Ja na początku, to jak miałem M3, to miałem jeszcze M2. Bo no potem on teraz trzeci rok mu leci. W lipcu będzie miał 3 lata ten samochód. Ale ja jestem w kurwę zadowolony. Teraz jeszcze będę tylko tą maskę na karbonową wymienię. Ściągam tą niebieską okleinę, zakładam PPF-kę na cały samochód i już tam chyba nic nie można zrobić. Już jest okej, okay, nie? Ile karbonowa maska? Kurwa, z 3 koła dolara. Z 3300. Ile mam M8? M8 ma z 20 parę tysięcy przebiegu. Dwa wykryte uszkodzenia w 2016 roku w Holandii, a następnie, słuchajcie, jeszcze jedno uszkodzenie w 2000... to auto? Czy to jest to coś strasznego, co wy mówicie, żeby sprawdzić ten samochód na car verticalu? Niech sobie każdy sprawdzi. Dla mnie to, że samochód miał uszkodzenia, ale został naprawiony perfekcyjnie, nie dyskwalifikuje tego auta. Tym bardziej, że wygrał go młody chłopak w pierwszej loterii, jeździł nim rok czasu i nie włożył do niego ani złotówki. A ja ten samochód odkupiłem i dalej będę podtrzymywał to, że jest to zajebista igła, a samochód jest perfekcyjny. Również
również zostało mi zarzucone, że mam jakieś układy z policją, że słuchajcie, różne rzeczy zostały mi zarzucone. Też chciałbym powiedzieć o tym, że nie mam żadnych układów z policją, nie mam żadnych problemów z urzędem skarbowym, bo mamy bardzo często kontrolę. Jak dobrze wiecie, żeby zorganizować loterię, trzeba przejść szereg dokumentów sprawdzających to, czy firma rzeczywiście nie ma żadnych zadłużeń. Na koniec chciałbym wam tylko powiedzieć, że wszystko co pojawiło się u szalonego reportera jest manipulowane. Jeżeli któryś z was, osób z komentarzy chciałby dowiedzieć się więcej, możecie śmiało do mnie pisać i ja śmiało mogę wystąpić w materiale i odpowiedzieć na każde wasze pytanie. I jeszcze chciałbym nawiązać też do Artura, czyli osoby, która przez 2 miesiące praktycznie dzień w dzień obrażała mnie na swoim Instagramie, dzień w dzień mówiła obrzydliwe rzeczy związane ze mną i z moją rodziną. Osoba, która była u mnie pod firmą tutaj dosłownie i nie wyszła nawet, żeby ze mną porozmawiać, tylko bluzga na tym internecie. I to właśnie Artur jest tą osobą, która odezwała się do szalonego reportera. I to jest Artur jest też kluczową osobą, która próbuje zniszczyć MGP w internecie. I chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz, że MGP powstał z pasji do motoryzacji. Zawsze to tłumaczyłem i pokazywałem na moim Instastory, że kocham motoryzację, chciałem wam jej pokazywać jak najwięcej. Później zamienialiśmy to w różne loterie. Te loterie zamieniały się w różne akcje. Na kanale nadawczym praktycznie co drugi czy trzeci dzień można było coś wygrać, zgarnąć. Spotykaliśmy się w różnych częściach Polski. Wszystko robiłem dla was, zawsze byłem szczery i zawsze jak powiedziałem, że przyjadę, to przyjechałem. Jak coś miałem wysłać, to wysłałem, jak ktoś coś wygrał. Dlatego, Artur, nie wiem, kto tobą kieruje i jaki masz cel w tym, żeby zniszczyć MGP Garage, ale wiedz jedną rzecz, że ja to robię z pasji do motoryzacji i czy postawisz mnie w złym świetle, czy nie, to i tak ja będę robił to dalej. Czy to będzie oglądać 5 osób, 10, 15, czy tak jak teraz 150 tysięcy osób na kanale nadawczym, pamiętaj, że ja to będę robił dalej. 17 kradzieżach, w których brałem udział, również były usiłowania kradzieży. Chciałbym, żebyście wiedzieli też to, że przy tych usiłowaniach również każdy poszkodowany dostał swoje pieniądze. Jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć wszystkie przelewy, wszystkie potwierdzenia tego, jestem śmiało w stanie udostępnić to i udowodnić, że każdy najmniejszy, czy to było 100 zł, czy 50 tysięcy zł, każdy otrzymał swoje pieniądze. Już kończąc, czy żałuję tego, co się wydarzyło w 2012 roku? Żałuję. Teraz bardzo dużo ludzi robi teorie spiskowe. Coś wiedzą, coś słyszeli. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek dowody, które obciążają mnie, moją firmę, moją mamę, przyjdźcie z tymi dowodami, pokażcie je, bo robi się wielka bańka, w której teraz każdy uważa, że gdzieś został oszukany. Jeżeli są na to dowody, proszę przynieście. Jeszcze raz informuję was, że to, co się wydarzyło w 2012, bardzo tego żałuję, bardzo za to przepraszam. I jak wiecie, mój wyrok w zawieszeniu pozwolił mi też to, że wy macie pewność, że nic nie mogłem zrobić przez okres 9 lat. Byłem idealnie czysty, żadnych spraw związanych z moją osobą. Jestem osobą, która stara się i robi wszystko za wszelką cenę, żeby być bardzo uczciwy wobec mnie, wobec widzów, wobec klientów, wobec wszystkich osób dookoła. Jeszcze raz przepraszam za to, co się stało w 2012 i żegnam się z wami. Cześć. No i kurwa widać, sympatyczny, miły kurwa człowiek, tak? Na karetkę wpłacił, kurwa, widzom rozdaje lodówki. Kanał nadawczy super, mega ten. Tam kiedyś się coś wydarzyło, ale to ogólnie chuj w to. Ten Artur to tam pierdoli jakieś rzeczy, żeby go obrazić. A miły, sympatyczny chłopak, kurwa, loterię robi i tak dalej, rzeczy rozdaje. No. Super, no. Tam komuś zajebał pieniądze, ale to oddał. Tam komuś samochód zajebał, ale dostał zawiasy. No. Poczytaj komentarze. Ja ogólnie mam wrażenie, że tu są... I mogę wam to w łatwy sposób wytłumaczyć dlaczego. Moim zdaniem są tu kupione łapki w górę pod tym filmem. Nie twierdzę, że on to kupił, ale moim zdaniem są kupione. Bo sumaryczna ilość łapek w górę i dół, czy łącznie tu jest 34 tysiące, jest zbyt wysoka jak na ilość wyświetleń, która jest. Dokładnie 14k łapek, a skąd możesz wiedzieć, że 14k? Bardzo dobrą konwersją łapek w górę i w dół to jest 10. Nie, na przykład kliknę sobie tutaj i zobaczcie.
500 tysięcy wyświetleń i sumarycznie jakieś 52 tysiące lajków. Czyli 1 do 10, mniej więcej. Ekipa. 18 216 tysięcy wyświetleń. To jest Tinder w prawdziwym życiu! Cześć! Czajnik. No to ma 30, 37, to jest 1 do 5. Dobra, patrzę się. To zobacz, tu jakby za dużo tego jest. Po pierwszej godzinie miał 10 tysięcy w górę, 1k w dół. A, okej, okay. No to mówię wam. Tu przynajmniej, no bym powiedział, że tak 1000, 2000 w górę jest i 18 w dół, bo raczej w dół nikt nie kupował, nie? Ewentualnie mogłoby być 10 w górę, 8 w dół, nie? Wiesz o co chodzi. Nie, YouTube na bieżąco. Na bieżąco wyświetlenia ten. No i zobaczcie, a łapki w górę jeszcze teraz o 5000 w górę skoczyły te, nie? Mu 16, 18. Jak oglądałem, to miał wyświetleń 10k i 13k lajków. Nie usuwaj komentarzy, frajerze pierdolony. Zaś się okaże, że tu pani Wiesia podpierdalała te samochody, jako dobry synek wziął winę i... Nie, no gdzie by Wiesia? Nie, nie możecie tak mówić. Nie, prawda jest taka, że po prostu... No to widać, że tutaj ziomek już wie, że jest game over. Pytanie jest, ile hajsu na farmie na tych loteriach. Ja wam powiem tak, ogólnie, jaka jest moja opinia w tym temacie. Ja ogólnie za tym gościem nie przepadam, bo dla mnie jest bezwartościowym twórcą. Tylko jego działanie jest bardzo płytkim działaniem. I bazuje na najprostszych ludzkich instynktach. A mianowicie, on wydając ułamek jakiejś kwoty, ułamek dużej kwoty, rozdając, jakby robiąc rzeczy charytatywnie, wiesz, o, ale dbam o widzów, robię meetupy, kurwa, rozdam laptopa, czy jakiś, kurwa, samochód za 5k, buduje społeczność, która potem z nawiązką iluśkrotną zwraca mu to w momencie, kiedy robi loterię. I analogicznie robi Budda, tak? Tak, analogicznie robi Budda, tylko różnica pomiędzy Buddą a nim jest taka, że Budda poza tym, kurwa, ma content, kurwa, i wydaje się dobrym człowiekiem. Nie chodzi o to, czy ktoś zarabia pieniądze, czy nie. Bo niech se, kurwa, zarabia pieniądze, no jakby nie ma z tym problemu. Ale on poza tym, że robi te loterie i ewentualnie część potem hajsu z tego rozda wśród ludzi, on jest dla mnie bezwartościowym twórcą. I jeszcze źle mu z mordy patrzy. Po prostu. Rozumiesz? Więc no. I ja jestem pierwszą osobą, która mówi, Budda zarobił w kurwę kapuchy na swoich wszystkich loteriach. Czy mu tego zazdroszczę? Kurwa, tak pozytywnie tak, nie? Że miał, kurwa, pomysł, że się wstrzelił, ale nie tak, że mu zazdroszczę, ty, kurwo, dlaczego ty masz, a nie. Ale czy żałuję, że jakby... Albo mu źle życzę przez to, że mu się udało? Nie, bo koniec końców Budda to jest osoba, która wrzuca odcinek i go zazwyczaj oglądam od dechy do dechy. No chyba, że jest za długi albo wybitnie mnie nie interesuje. Bo czasami też się takie odcinki zdarzają. Ale podejrzewam, że jak Budda wrzucił 300 filmów na swój kanał, to 250 widziałem całych. I jestem sam osobą, która idzie i potem od Buddy kupuje losy. Tak! I ci to zresztą, kurwa, mogę udowodnić. Budda. O. Twój zakup. Budda, o tak. Tu są chyba na M3, tak? Tu jest Fame GTR, to też razem robili. Kurwa, na każdy znajdziesz. Tu jest chyba na 7 tych, na 7 aut, tak, bo w listopadzie. Co on tam jeszcze miał? 2JZ? 352JZ, to nie wiem, jak się to nazywało. Proszę bardzo. Jakby kupiłem na każdą jego loterię losy i nawet, kurwa, jakbym wygrał, to mega bym się, jakby wiem, że szanse są iluzoryczne, ale praktycznie wszyscy mają szanse iluzoryczne i jedna z osób, które mają te szanse iluzoryczne, w końcu przekuwa te szanse w coś większego i jakby, i mi to nie przeszkadza, kurwa, że ktoś zarobił pieniądze. No nie przeszkadza mi Budda, który zarobił pieniądze. To coś mi, kurwa, przeszkadza. Po prostu. Budda wysyła ci lotkę na BMW, a tego tak propsujesz. Budda to tak nie do końca się na motoryzacji zna. On robi w miarę fajne odcinki, jak jedni mu kleją te samochody, ale wiesz, on się z tą lotką pomylił, on lubi JDM-y, wiesz, on się tam, kurwa, jakimiś plastikowymi Nissanami jara, więc on też nie jest krystaliczny.
Ale no, nie wygląda mi na kurwę, nie? To jest chyba podstawowa różnica. On mi wygląda na kurwę. Nie wiem, czy jest, bo jego nie znam. Ale mi kurwa wygląda, a ja mam dar do ludzi. Dlatego ja go nie oglądam, kurwa, i nie kupuję jego tanich bajek. Budda nie wygląda mi na kurwę. Koniec. No. Czy ta miniaturka MGP Garage ma znaczyć, że te karki z tyłu mnie zlikwidują? Cała prawda. Konkluzja odpowiedzi MGP Garage. Nikogo nie wyjebałem, oddam kasę tym, których wyjebałem. Wyjebałem 9, a nie 30. Na Francji kradną, jestem niewinny, bo kupiłem karetkę, szalony jest głupi. No w dużym skrócie tak. Dzwoni do mnie ciągle numer zastrzeżony, męski głos mówi, że będę rozliczony. Czy to jakaś rządowa akcja dotycząca PIT? Ja mam swoją księgową, już mnie rozliczyła. No i kurwa tyle, nie? No po prostu, no. Po prostu. Mam wrażenie, że do Buddy dojdzie to, że o nim dobrze mówię i że walczę o jego dobre imię, bo... Bo będę szczery, bo ogólnie starnie mi się hamulce i tarcze w M3 i dla niego to jest nic, a dla mnie to jest dużo, kurwa. I już mi tak, kurwa, skrzypi, jak hamuje, a 17 tysięcy kosztuje ten. No. A z racji tego, że on jest Midasem, to może dotnie tą tarczę i się zregeneruje.